Creeper Tube Game i dzisiaj jest ta chwila. Minął rok. Creeper, czego minął rok? Minął rok od opublikowania mojej pierwszej walki na moim kanale, czyli Kevin Owens kontra Seth Rollins, opas WWE na WrestleMania. Jeszcze tutaj pokażę wam, że tutaj są moje te stare rzeczy, tutaj chowam te swoje rzeczy tam. Tu jest na przykład ten stół komentatorski i tam są takie te inne moje stoły Lego. I najpierw wam coś pokażę, a potem przejdziemy do sedna filmu, więc widzimy się już za chwilę. No jakoś to wygląda. Przypatrzmy, to jest ten mój ring. Jakby coś, na mojej WrestleMania teraz będzie ring zmieniony od trzeciej walki, ponieważ bym uwikaj mi ring pomalował. Zrobił to zrobił, cieszę się, w końcu jakiś kolor, a nie jakieś drewno. Naprawdę, dziękuję. Tak, z tej okazji dam, no, dla was taką propozycję. Przywitajmy od razu czempiona RSN, czyli The Undertakera. Czempion w RSN Tag Team, czyli... oczywiście przewrócił się, RSN Tag Team. The Shield, czyli Roman Reigns i Dean Ambrose. I czempiona Extreme RSN. No już go dałem. Oczywiście nie ma jeszcze czempiona RSN, co wymyśliliście, dopiero będzie. No stój! Ja z niej nie wytrzymię, zaraz go złapę na łeb. Jezu, nie wkurzaj mnie. Dobra, jest to. Teraz to. I teraz tak. Bo mam tu też inne figurki, więc wam też pokażę. Wiem, że to jest u mnie norma. Tutaj na przykład jest Aleister Black, McGregor, ale tu ładnie wygląda, nie? Na takim czerwonym. Jeszcze mój ulubiony kolor do tego. Chciałbym wam powiedzieć, takie pytanie, takie zadać. Komu z tych wszystkich wrestlerów jeszcze oprócz jednego wrestlera, czyli czempiona WWE, tak zmieniłem oczywiście to wszystko, oprócz jeszcze Seth Rollinsa, Undertaker i The Shield odpadają i wchodzą inni. Czyli na przykład mój bad boy, jak to teraz nazywam, Pete Dunne, ponieważ go czysto, a ja go uwielbiam po prostu, nieważne jak, to ja uwielbiam, jak on walczy. Dalej mamy jakieś cenę, jakieś, nie wiem, kto tu jest. Nie no, czacik oczywiście. Dalej Brock Lesnar, DKO Kevin Owens. Ustań może raz. Dziękuję. Dalej Shinsuke Nakamura. On w ogóle pasuje się do tego koloru, kurczę, nie? Dalej mamy pana Hawki Tokimana. Nie wiem, co on tu robi, ale okej. Niech tak będzie. Dalej mamy AJ Stylesa. Niech będzie tutaj. No myśmy tutaj go dajmy. Dobra. Dalej mamy Khabiba Nurmagomedova. Stój. Jeszcze mamy dwóch, czyli Lucha 619, Rey Mysterio i Velvet in Dream. I teraz mam do was pytanie. Komu z tych tutaj figurek, oprócz tych tutaj, już ich oddalam spokojnie, już ich tutaj nie ma. Już ich nie ma, spokojnie. Już ich nie ma tutaj. I komu dać największy push na pas RSN? Kogo dać na push Extreme RSN pas? I jak kogo dać na push opas RSN Tag Team? Taki potężny push. Kogo? To macie. Oczywiście. Mam nadzieję, że ta WrestleMania wam się spodoba. Walki będziecie mieli przed WrestleMania. Od razu w tej walce. Znaczy nie w walce, chodzi o to, że już na gali byście wiedzieli,
Kto? I z tej okazji, że jest już rok, no u mnie, mam nadzieję, że to już będzie rok, wstawię to później porze, żeby nie było. No, znaczy nie, wstawię to może o 12, żeby nie było. Jak nie będzie roku, to ja się załamię psychicznie. Bo nagrałem 17 lutego i chciałem zrobić taki rok. No i więc, no. I z tej okazji, no, podsumujemy sobie wszystkie walki RSN. Wszystkie moje walki i pokażę wam wszystkich zwycięzców każdej walki. Chyba będzie to ciekawe, mam nadzieję, że już nie opuszczycie tego filmu. Znaczy naprawdę staram, ale wy oczywiście nie wiem, co się z wami dzieje czasami. No, z kilkoma, ale reszta dobrze sobie radzi. I to może oceniamy już tutaj na bok, ale farbą muszę powiedzieć wam, że wali na trzy ściany. I napiszcie jakieś miłe słowa. Na przykład, nie wiem, jakieś miłe słowa odnośnie całego roku. Całego roku RSN. Bo myślę, że fajnie było, nie? I jeszcze mam do nagrania trzy walki z WrestleMania i wam wrzucę. Może wrzucę wam w sobotę, albo jak nie, no to niedziela. Nie wiem, które. Nie wiem, kiedy to ja będę montował, ale no zobaczymy. Więc widzimy się już za chwilę. Ja już to idę nagrywać. I tutaj będziecie mieli wszystkich zwycięzców każdej walki. Mam nadzieję, że. Znaczy nie, zrobię to bez głosu, wezmę jakąś muzykę do tego. Jak ktoś chce sobie powspominać walki, to macie link. Po prostu macie w karcie macie, nie w linku, w karcie. Wszystko, nie? Ale spróbuję z dźwiękiem tam, jak coś się uda, spróbuję z dźwiękiem wszystko zrobić. Walk było 28, więc będę miał trochę nagrywania. Dziękuję za wysłuchanie i widzimy się za chwilę. Davy Thompson Hilo! To już musi być koniec, ale Kevin Owens się nie poddaje! Diving Top! To już musi być to! Raz, dwa, trzy! Kevin Owens to zrobił! Kevin Owens jest nowym czempionem! WWE! Będzie walka do ostatniego dnia. Rey Mysterio wyeliminowany. Dean Ambrose wygrał walkę o numer jeden contender o pas NXT. Może być po Kevinie Owensie elbow drop. To już musi być koniec. Sędzia. Raz, dwa, trzy. Jednak się stało. Dean Ambrose pokonał Kevina Owensa. Co tu teraz się stanie? Dean Ambrose odklepie i zobaczymy, co Brock Lesnar zrobi. Bardziej mu złamał rękę i odklepa. Brock Lesnar awansuje dalej. Albo nic. Nie wierzę. Nie wierzę, oh my god! Chwila, Velvet and Dream chce spinować Kevin Owens. Chwila, Stefanie staje. Nie, nie, nie. Raz, dwa, nie, trzy. Velvet and Dream zrobił to. Przechodzi do kolejnej rundy. Chwila. John Cena jakimś cudem podnosi szczękę na komórę. Tak, to jest to. Ej, to już koniec. Raz, dwa, trzy. John Cena przychodzi do półfinału turnieju King of the Ring. Powerslam. To już może być koniec. AJ Styles to wygrał. Chwila. Czy to... O mój Boże, to Velvet in Dream, ale czy teraz to jest prawdziwe Velvet in Dream, czy tylko jego piosenka? Rey Mysterio wstał! Roll up, pinuje! Raz, dwa, trzy. O mój Boże, Rey Mysterio przychodzi dalej! Rey Mysterio wygrywa tą walkę i przychodzi do półfinału, walcząc z Velvet in Dreamem. Co się jeszcze w tej sytuacji zdarzy? Chwila, pin! Raz, dwa, trzy. O mój Boże! John Cena wygrywa półfinałową walkę. Wygrał z Brockiem Lesnarem. I zobaczymy, kto będzie jego przeciwnikiem w finale. Chwila, co? Seth Rollins jest na ringu. Pedigree.
Nie gadajcie, że to się tak skończy. Nie! Raz, dwa, trzy. Velvet in Dream wygrał przez to, że Seth Rollins wszedł do ringu i zrobił pedigree na Rey Mysterio. Co to będzie za finał? O mój Boże, ludzie! Ale dobra, przejdźmy teraz do mojej drugiej kamery. Witam. Daję. Elbow drop! Wchodzi trzeci raz. Elbow drop, chwila, nie! Ej! Raz, dwa, trzy. Co on się na to zrobił? Przed państwem zwycięzca i pierwszy raz w życiu. Champion RSM John Cena! Podłogi więc Black Mass! Black Mass drugi raz, Kevin Owens wyeliminowany. Chwila! Co tu się dzieje? Obaj! Zwycięstwo Battle Royale jest... No kto? Aleister Black i Seth Rollins! Chwila, czy ja dobrze usłyszałem? Aleister Black i Seth Rollins wygrali? Będziemy mieli triple threat match o pas RSM. Dziękuję za oglądanie, wbijajcie na Insta, Discorda, subskrybujcie. Trzymajcie się i cześć! Ale za Johną Syną jest Aleister Black! Black Mass! Koniec! Chwila! Seth Rollins wyrzuca! Pinuje go! Nie, to się nie tak skończy! To się nie tak skończy! Przed państwem zwycięzca i nowy czempion RSM Seth Rollins. Siły, ja tu bym już po jednym ciosie leżał i przegrał z Brockiem Rosnach. Nie, no żartuję, oczywiście. Seth Rollins atakuje Johna Cena i rzuca go z schody. Ale teraz Seth Rollins się nie podaje. Chwila, crump stomp. To już może być koniec. Sędzia, no sędzia, chodź tu, kurde. Sędzia, no chodź tu, powiedziałem, bo cię sklepię! No jest, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć! Przed państwem zwycięzca i dalszy czempion RSN. The Monday Night Messiah, Seth Rollins! I do góry, ale pięknie, normalnie Spider Rollins. Patrzy się na dół. Może skoczyć, jest skok! Raz, dwa, trzy. Przed państwem zwycięzca i dalszy czempion RSN, Seth Rollins! Wszystkie na kamera wchodzi do góry. Czy to będzie to? Co robił AJ Styles? Podchodzi, czy to będzie to? Power Kinshasa! To już koniec! 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 Przed państwem zwycięzcy przechodzący do półfinału The Phenomenal Japan! Mam nadzieję, że oni przejdą do finału, ale bo jeszcze nie wiem. Nie wiem, zobaczymy. A gdzie idzie Dean Ambrose? Czy on idzie na kebaba po prostu, bo już naprawdę nie rozumiem tego. Wchodzi do góry. No a Hardy, Dirty Deeds! Elbow drop, koniec! Trzy. Koniec! Przed państwem zwycięzcy przechodzą do półfinału Lunatic Delete. Chwila, ludzie, musiałem wam to pokazać. Boże święty, Shinsuke Nakamura i AJ Styles atakują na backstage Matta Hardiego i Dina Ambrose'a. Po jakiego grzybka zrobili to? Możecie napisać w komentarzu wasze pomysły, dlaczego oni to zrobili. Moim zdaniem myślę to, że po prostu oni się bali, że oni wygrali. Może być koniec. Dirty Deeds, ale chwila, elbow drop! Raz, koniec! Dwa, trzy. Koniec! Przed państwem zwycięzcy, którzy będą walczyć w finale. Lunatic Delete! OS Cannonball! To może być koniec! Seth Rollins Splash! Raz, koniec! Dwa, to nie może być to! Trzy! Skończyło! Przed państwem zwycięzcy i pierwszy raz w życiu czempioni RSN Tag Team Kevin Owens i Monday Night Messiah Seth Rollins! The Monday Night KO! Szybko! Szybko, koniec walki, dziękuję. Przed państwem zwycięzca i nowy czempion RSN, Aleister Black.
Naprawdę, nie wiem, co to się ludzi odwaliło. Dziękuję wam za ogląd. No tutaj mamy pięknie Aleister Black. Chyba szykuje się do ataku. Black Mass! Black Mass, to może być koniec. Jednak tak. Przed państwem zwycięzca i dalszy czempion RSN, Aleister Black! Co to była za walka, moi drodzy? No ends! Stunner! Koniec! Przed państwem zwycięzca i nowy czempion RSN, DKO Kevin Owens! Stop muzyka, stop, pile driver! To się tak szybko skończy? In peace! Tak. Przed państwem zwycięzca i nowy czempion RSN, The Undertaker! Nice. Nie wiem, co się stało, ale zaatakował Seth Rollinsa i ten mecz przez niego Nie gadaj, że Dean Ambrose przegrał. Zwycięzcą tej walki po dyskwalifikacji jest AJ Styles. Co? Ej, to jest stary niemożliwe, nie? Jakim cudem Dean Ambrose przegrał? AJ Styles wygrał poprzez kontuzję Dean Ambrose'a. Jak to przez kontuzję? To co teraz? No, będę musiał zobaczyć z Brockiem Lesnarem. Jest 1-1. Ty wygrałeś z Jeffem Hardym? AJ Styles. Jakim cudem pokonał Dean Ambrose'a, a ja muszę pokonać Brocka Lesnara. F5 będzie F5. Nie, kontra. Roman Reigns, roll up, spear! To może być koniec! Dwa, trzy. Koniec! Przed państwem zwycięzcy, wynikiem 2-1, Roman Reigns, Dean Ambrose i Seth Rollins. The Shield! Co tu się stało, moi drodzy? The Shield pokonało Kevin Owens! Stunner! Velvet in Dream! Elbow drop, nie! Kontra! Kontra! Seven wygrał! Przed państwem zwycięzca i numer jeden contender do pasa RSN, The Monday Night Messiah, Seth Rollins! Czyli jak teraz wiemy, Undertaker i Seth Rollins zmierzą się za tydzień o pas RSN. Chwila, co robi Dean Ambrose? Elbow drop! To się nie może tak szybko skończyć! Dwa, trzy. Jednak tak. Przed państwem zwycięzcy i dalsi czempionowie RSN Tag Team, Dean Ambrose i Roman Reigns. The Shield! Chyba była najszybsza walka Tag Team, jaka była dotychczas w całej historii RSN Reapera. Dziękuję wam za oglądanie. Teraz Khabib chce udusić biednego Romana Reignsa, ale Roman Reigns jest mocniejszy i lepszy. Co tu się teraz dzieje? Pięknie, czy będzie One Arm Powerbomb? Czy to będzie to? Nie wiem, zobaczmy. Czy to będzie to, moi drodzy? Chyba ta chwila. Chcę go wyrzucić z tego Royal Rumble. Roman Reigns i Khabib. Co się teraz odwali? Superman Punch! Roman Reigns wygrał ten Royal Rumble! Państwem zwycięzca pierwszego w historii RSN Royal Rumble, Roman Reigns! Dziękuję wam za oglądanie! Zostawcie subskrypcję. A ja wam dziękuję za to, że jesteście do końca. Dziękuję za ten cały rok. Naprawdę dziękuję. Postaram się do lutego nagrać WrestleMania CIG. Powiem, trzy braki zostały. No, dziękuję za wszystko. Ja mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej. Trzymajcie się i cześć. Pamiętajcie, łapka w górę, subskrypcja i komentarz. Pa.